Zakłady górnicze Polkowice-Sieroszowice podejmują intensywne działania w celu zwalczania nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z dyfuzorów szybu SG2. Na początku roku dyrekcja oddziału spotkała się z władzami okolicznych gmin. Jednocześnie Centrum Badań Jakości rozpoczęło analizy powietrza. Obecnie badania prowadzone są w jednej lokalizacji. Po konsultacjach z mieszkańcami zdecydowano, że stacja pomiarowa stanie na terenie Jerzmanowej. Mieszkańcy gminy Jerzmanowa zgłaszali sporo problemów związanych z odczuwaniem tych zapachów emitowanych z szybu SG2. I po rozmowach z przedstawicielami zakładów górniczych Polkowice-Sieroszowice, jak również władzami samorządowymi, starostą, wójtem oraz prezesem Stowarzyszenia Ziemi Jerzmanowa, wytypowano ten punkt jako punkt referencyjny w celu ustawienia tam stałej stacji monitoringu. Jest tam postawiona mobilna stacja, która pobiera próbki powietrza 24 godziny na dobę. Od zeszłego poniedziałku przez 2 tygodnie, przez 24 godziny na dobę próbki powietrza są jakby absorbowane na różnego rodzaju materiały. Te dane są rejestrowane, a próbki są zbierane i dostarczane do laboratorium właśnie Centrum Badań Jakości oraz innych laboratoriów, między innymi również międzynarodowych. Badania powietrza wydobywającego się z szybu SG2 zakładów górniczych Polkowice-Sieroszowice prowadzone są od dłuższego czasu. Do tej pory nie wykazały żadnych przekroczeń i zagrożeń dla zdrowia. Badania emitowanego powietrza z szybu SG2 wykonywane są cyklicznie. Co miesiąc każdy z szybów zakładów górniczych Polkowice-Sieroszowice, ale nie tylko Polkowice-Sieroszowice, bo również zakładów górniczych Rudna, zakładów górniczych Lubin jest opomiarowywany jako zanieczyszczenia emisji do atmosfery. I te próbki są przez nas cały czas analizowane. Wyniki uzyskiwane z tych pomiarów nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych. Badania prowadzone w Jerzmanowej zakończą się w sobotę. Próbki poddane zostaną analizie w terminie około 3 tygodni. Myślę, że pod koniec przyszłego miesiąca będzie już wstępne opracowanie z zanieczyszczenia powietrza w tamtym rejonie. Od przyszłego tygodnia pracę rozpoczyna firma, która ma za zadanie testowanie metody rozpylania specjalnych aerozoli w samych dyfuzorach SG2. Prezes KGHM powołał specjalny zespół do spraw rozpoznania metod redukcji gazów i uciążliwych zapachów w powietrzu. Rzeczywiście to dla nas jest dosyć duży problem. To od tego zacznę. Nie ukrywamy tego, że to wymaga absolutnie pilnego rozwiązania. Różne metody zachowawcze. Nasza koncentracja idzie w tej chwili na obszar, żeby zminimalizować tą emisję na przodku, prawda? Bo wtedy nie będzie tej emisji na zewnątrz. Dzisiaj jedyną taką zachowawczą rzeczą to jest wpompowywanie większej ilości powietrza, aczkolwiek siarkowodór jest tępym gazem, bo chce tylko i wyłącznie przez pompę funkcjonować. Więc to wymaga z kolei faktycznie przewietrzania inaczej. Poza tym tam jest wilgotność, również to wpływa na to, że szereg metod nie do końca będzie skutecznym, ale zdrowie, bezpieczeństwo załogi jest dla mnie fundamentem. Pod ziemią sprawdzane będą m.in. możliwości stosowania mat żelowych oraz wkładów filtrujących z węglem aktywnym, które mają eliminować gazy i uciążliwy zapach. Pracownicy nie są bezpośrednio narażeni na niebezpieczeństwo, ponieważ podjęto działania polegające na odpowiednim przewietrzaniu wyrobisk i kierowaniu zużytego powietrza bezpośrednio do szybu z pominięciem miejsc pracy. Dodatkowo profilaktycznie wyposażono załogę w maski i okulary ochronne.